Od kilku tygodni jednym z bardziej emocjonujących newsów w polskim showbiznesie jest ten o dość nieoczekiwanym romansie, jak wybuchł między Krzysztofem Rutkowskim a Dominiką Zasiewską, pierwszą wodzianką PIUBI Wojewódzkiego. Wieści o stopniu zażyłości detektywa bez licencji i zapomnianej celebrytki nie byłby pewnie aż tak interesujący, gdyby nie fakt, że Krzysztof od dawna jest w medialnym związku z Mają Plich, z którą od miesięcy planuje huczny ślub. Doniesienia o romansie narzeczonego nie zrobiły chyba jednak na Maj aż takiego wrażenia, by zrezygnować z tych planów. Nie powstrzymała się jednak przed wbiciem Dominice małej szpileczki. Dementy Rutkowskiego i jego oficjalnej partnerki tylko zachęciły wodziankę do podzielenia się kolejnymi pikantnymi szczegółami z jej krótkiej znajomości z detektywem. Teraz udało nam się zdobyć nagranie kolejnej rozmowy między Dominiką a Krzysztofem, która odbyła się już po tym, jak informacja o prawdziwej naturze ich znajomości wyszła na jaw. Wygląda na to, że zachowanie wodzianki zabolało Rutkowskiego, który nie spodziewał się po niej takiego afrontu. Jeżeli chcesz mi wbić sztylet w serce, już raz to zrobiłaś. Mówi z goryczą detektyw, nawiązując do udzielonego przez Dominikę Pudelkowi wywiadu. To miało mnie uderzyć, jąć między oczy. Jaki był cel czegoś takiego? Zasiewska próbowała obrócić całą sprawę w żart, ale Rutkowski pozostawał nieugięty. Być może bał się, że kolejne spotkanie z krągłą dziewczyną w jego typie zakończy się zbliżeniem. Boże, jaki ty jesteś delikatny, nie wiedziałam. Przyjedź, to może dam ci buzi ładne, zachęca wodzianka. Ale wiesz, czym to się skończy? Dotykiem, mówi niepewnie Rutkowski. Oj Boże, już nie opowiadaj, że się do łóżka boisz pójść, drwi Dominika. Myślicie, że Rutkowski i Maja jakoś odpowiedzą na te nagrania? Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za lajki.